Wizyty były spotkania z przedstawicielami syryjskich władz, m.in. premierem. Reżim wykorzystał wizytę propagandową, przedstawiając Polaków jako, tu cytat, europejską delegację ludzi mediów i polityki. Członkowie delegacji tłumaczą, że są analitykami, a ich bezstronne zainteresowanie konfliktem ma charakter naukowy i dodają, że skorzystali z zaproszenia dyktatora, podobnie jak na przykład telewizja BBC, a do Syrii Asada nie ma innej możliwości wjazdu. Jednak tym deklaracjom przeczą wpisy na jeden z nacjonalistycznych portali. Damasz Warszawa, wspólna sprawa. Tymi słowami kończy się każda relacja z wizyty, a ich autorzy jednoznacznie stają po stronie reżimu. Nina Komorowska. Delegacja, w której było 6 Polaków, pojechała do Syrii na zaproszenie tamtejszego parlamentu. Syryjska telewizja, relacjonując ich wizytę, nazwała ich europejską delegacją ludzi mediów i polityki. Nasza delegacja była większą delegacją i rzeczywiście była delegacją parlamentarną. Reprezentowała parlamentu europejskiego, byli parlamentarzyści z Anglii, z Włoch, z Rumunii i z Belgii. Wśród uczestników wyprawy do Syrii byli redaktorzy Xport.pl, aktywiści organizacji Falanga oraz dawni działacze samoobrony. Na miejscu spotkali się z najwyższymi władzami syryjskimi. Obserwowali także przesłuchania pojmanych przez armię buntowników. Braliśmy udział w spotkaniu, na którym zostali pokazani, pochwyceni rebelianci. I chcieliśmy po prostu zapytać, co oni tam robią, w jaki sposób się tam znaleźli, pokazać tak naprawdę tragedię tych ludzi przede wszystkim i dowiedzieć się, co spowodowało, że oni się zdecydowali walczyć akurat w tym momencie po stronie rebelianckiej. Swoją obecność w Syrii tłumaczą względami naukowymi. Myśmy jako pierwsi z Polski mieli okazję wysłuchać argumentów przedstawicieli rządu syryjskiego i te argumenty przedstawić. I zapewniają, że podczas wizyty zebrali dowody zbrodni dokonywanych przez siły antyrządowe. Są argumenty pokazujące również tragiczne wydarzenia, takie jak zamachy terrorystyczne na miejscu, w którym byliśmy, w centrum syryjskiej stolicy. I zamachy terrorystyczne niedokonywane przez reżim, jak go tu w naszym dyskursie publicznym często określany, a przez terrorystów samobójców. Zapewniają także, że Syria jest krajem bezpiecznym, a życie toczy się tam normalnym rytmem. O 2 w nocy, 3 w nocy myśmy chodzili do kawiarni. Kawiarnie są otwarte w Damaszku, w centrum Damaszku. Nie ma żadnych ograniczeń. Myśmy poszli z parlamentarzystami nieraz wieczorem bez żadnej obstawy. Takiej sytuacji nie mogą zrozumieć mieszkający w Polsce Syryjczycy. Reżim doprowadził w Syrii do krwawego konfliktu, w którym ucierpiały już setki tysięcy ludzi. Dyktator, zapraszając takie delegacje, chce poprawić swój wizerunek, a osoby, które w nich uczestniczą, pomagają mu w tym. MSZ z dystansem komentuje wyjazd narodowców do Syrii. Odradzamy i jesteśmy przeciwni tego typu wyjazdom, podczas których na przykład sprawia się wrażenie, że brało się udział w przesłuchiwaniu więźniów lub sprawia się wrażenie, że popiera się tamtą lub inną stronę, w dodatku w imieniu władz. Politolodzy określają tę wizytę jako co najmniej niefortunną i nieprzemyślaną. To jest wykorzystywane propagandowo właśnie w ten sposób, żeby pokazać, że jest to oficjalna delegacja. Za chwileczkę przeczytamy, że jest to oficjalne stanowisko władz polskich. I takie rzeczy oczywiście na miejscu, no, na zewnątrz wszyscy sobie zdają sobie sprawę, że to nieprawda, ale w Syrii takie rzeczy społeczeństwo na pewno jest gotowe uwierzyć. Prodemokratyczne wystąpienia w Syrii, które rozpoczęły się w marcu 2011 roku na fali arabskiej wiosny, przerodziły się w rebelię zbrojną przeciw Asadowi. Według danych ONZ, w trwającym ponad 2 lata konflikcie w Syrii zginęło już ponad 93 tysiące osób. Nina Komorowska, TVP Info. Czystka etniczna nosząca znamiona ludobójstwa. Tak, senatorowie określili rzeź ludności polskiej na Wołyniu.